To spotkanie ma na celu ustalenie kierunków dalszej aktywności grupy roboczej, przygotowanie generalnych wytycznych dla krajowych organów kontroli, takich wytycznych, które powinny wszystkie organy kontroli stosować. W trakcie audytów i w trakcie przeprowadzanych kontroli, zwracając szczególną uwagę na aspekty dotyczące korupcji, prania pieniędzy, jak również oszustw finansowych. Naszym celem jest wymiana doświadczeń i pomysłów z przedstawicielami innych najwyższych organów kontroli. Chcemy uczyć się od siebie, jak walczyć z korupcją i praniem brudnych pieniędzy. Oczekujemy, że grupie uda się wypracować niezbędny przewodnik, w którym znajdą się konkretne wytyczne dla najwyższych organów kontroli i że pomoże nam to w przyszłości walczyć z tymi zjawiskami skuteczniej i wydajniej. Chcielibyśmy również podsumować naszą aktywność w tej grupie polskiego organu kontroli i będziemy prezentować nasze wytyczne, które my proponujemy do zastosowania dla wszystkich organów kontroli na świecie, przede wszystkim dla członków INTOSAI. Irański najwyższy organ kontroli ma stuletnią tradycję w publicznym audycie, więc mamy sporo doświadczeń, którymi chcemy dzielić się z innymi. Z jednej strony możemy więc wnieść wkład do prac grupy roboczej INTOSAI, a z drugiej jesteśmy chętni, by uczyć się od innych organów kontroli, czerpać z ich doświadczeń i w ten sposób ulepszać nasze własne audyty. Wierzymy, że wspólne standardy obowiązujące w walce z korupcją i praniem brudnych pieniędzy powinny być dostępne dla wszystkich instytucji kontrolnych. Dzięki temu będą one silniejsze i skuteczniejsze w walce z niebezpiecznymi mechanizmami finansowymi. Ponieważ doświadczenia polskiego organu kontroli są nader bogate, my jesteśmy po kontroli polskiej jednostki, która jest odpowiedzialna za zwalczanie prania brudnych pieniędzy. Mamy wyniki tej kontroli, mamy własną opinię na ten temat, a nade wszystko przygotowujemy kolejną kontrolę, większą kontrolę o szerszym zasięgu. Będziemy chcieli naszym partnerom zaprezentować to, aby wszystkie organy kontroli, członkowie INTOSAI-u przeprowadzili w swoich krajach podobne kontrole, takie same jak my. No i będziemy starali się również przedstawić, jak przygotować tą kontrolę.